Hania! 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 O, tu jesteś. Zobacz, jaki okaz znalazłam. Zresztą ostatnio to mam szczęście do okazów. Sorry za spóźnienie. Bałem się, że już sobie poszłaś. No myśliłam się, że zaspałeś. A ja już od 5 rano jestem na nogach i zobacz, jaka będzie grzybowa. A, wcale nie zaspałem, tylko wiesz, po prostu mama mnie nie wypuściła. Złapała mnie przed wyjściem i kazała mi oglądać jakiś katalog mody męskiej ślubnej. Puściła mnie dopiero wtedy, jak jej powiedziałem, że się z tobą umówiłem. Moja mama też kompletnie zwariowała. Zaczęła od wybierania fryzur ślubnych i powiedziała, że po sukienkę to do miasta pojedziemy. No, słuchaj, ja przepraszam cię za to całe zamieszanie, ale moi rodzice są staroświeccy i nie mogą zrozumieć, że wcale nie trzeba myśleć o małżeństwie, żeby iść do łóżka. A ja nie zamierzam z nimi się sprzeczać. Po prostu jak będą spali, to się spakuję i prysnę do Warszawy. Ale jak to? No, to tak, po prostu. Tak będzie najłatwiej to wszystko jakoś odkręcić. Darek, ale ja nie chcę niczego odkręcać. Ja chcę zostać twoją żoną. No, ale jak to? No, co się dziwisz? Mam 25 lat. No, najwyższy czas się hajtnąć. No niby tak, tylko że ja niedawno zakończyłem bardzo poważny związek. Ja nie mam siły teraz na żeniaczkę. Posłuchaj, lubię cię. Nawet bardzo. Możemy się widywać, możesz mnie odwiedzać w Warszawie, no. Ale namówienie o miłości to dla mnie za szybko. Ale ja nie mówię o miłości. Ja mówię o małżeństwie. No a to nie to samo? No nie głupta się. Jak za ciebie wyjdę, ojciec przepisze całe gospodarstwo na mnie, a nie na mojego durnego brata. No i wszyscy będą zadowoleni. Jacy wszyscy? No, twoi rodzice, moi rodzice. Nie widzisz, jak śmieją im się oczy na myśl o połączeniu gospodarstw? Zresztą taki plan był od samego początku. Hanka, jaki plan? Co ty gadasz? Słuchaj, Darek, zagrajmy w otwarte karty. Twój tato wcale nie jest chory. Po prostu chciał dać ci powód, żebyś wrócił na wieś. Potem do akcji miałam wkroczyć ja, uwieść cię, rozkochać i namówić na małżeństwo. Ale po co? No, już ci mówiłam, żeby dostać ziemię. To znaczy, że ty udawałaś zakochaną po to, żeby zostać panią na Włościach? Darek, proszę, skończ z tym dziecinnym oburzeniem. Masz 28 lat. Nie uwierzę, że dalej wierzysz w prawdziwą miłość. Tak, wierzę! A ja nie! Ale wierzę w wieś, w nowoczesne rolnictwo, w dotacje z Unii, w nowe maszyny. Darek, jak tylko ojciec przepisze na mnie ziemię, możemy się rozwieść i każdy pójdzie w swoją stronę. Aha. Ja nie wiem, kto bardziej zwariował, ty czy moi rodzice? Darek, ale zaczekaj, no spójrz na to racjonalnie. Dobra, daj spokój, proszę cię, daj spokój. Nie jesteś taka, jak myślałem. A ja nie jestem waszą krową z hodowli.